Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na metamorfozę biura. Wiem, że czekaliście i pojawiały się inne filmy, ale miałam taką nadzieję, że uda mi się znaleźć jeszcze ostatnie elementy układanki. Mam na zasłony do odebrania, później na plakat, później szukaliśmy foteli i po prostu stwierdziłam, że chcę nagrać to podsumowanie jakby metamorfozy już jak będzie 99% gotowe, żeby prawie wszystko było, żeby ten efekt był taki, jaki chciałabym wam pokazać, a nie, że jeszcze coś tam zamawiamy, jeszcze czegoś szukamy, no bo jednak chcę wam pokazać efekt przed i po. Także dzisiaj zapraszam was na film właśnie dotyczący metamorfozy biura. Na wiosnę była sypialnia, latem zrobiliśmy biuro, a na jesień planowany jest takie odświeżenie salonu. Tam nie będzie może jakiejś takiej wielkiej metamorfozy, chociaż parę rzeczy na pewno się zmieni. Tutaj w sumie też jedna szafa duża została, druga część pokoju była zmieniana, ale tak naprawdę najpierw planowałam taką metamorfozę na jesień w salonie, a biuro przyszło tak po drodze. Także prawdopodobnie jeszcze na jesieni będzie jeden film z metamorfozą, łazienki zmieniać nie będę, kuchni zmieniać nie będę, no bo to są już, że tak powiem, większe zmiany, a poza tym nie do końca chciałabym coś zmieniać. Planowałam zrobić takie odświeżenie mieszkania w tym roku, czyli odmalować całe mieszkanie właśnie w ciągu roku, raz jedno pomieszczenie, raz drugie, żeby to troszeczkę odświeżyć, bo już jednak minęło 5 lat, odkąd tutaj mieszkam. Chciałabym zmienić ten kolor ścian, bo już mi się ponudziły te szaro-niebieskie. No i stwierdziłam, że właśnie tak pokój po pokoju można te zmiany robić, żeby też, wiecie, 2 miesiące nie robić remontu non-stop. Także teraz przyszła pora na biuro, no i w tym filmie omówimy sobie wszystko krok po kroku, co, jak robiliśmy, co, skąd jest, więc też wszystko wam podlinkuję w opisie pod filmem, także jeżeli szukacie informacji, jaka farba, co, gdzie kupiliśmy, to sprawdzajcie opis, bo tam postaram się wam wszystko podlinkować, żebyście mogli łatwo po prostu to znaleźć. No i oczywiście na koniec filmu zrobimy sobie takie porównanie przed i po, żeby zobaczyć tą różnicę, jak to teraz wygląda. Ja od razu powiem, że jestem bardzo zadowolona, wyszło tak jak chciałam i no jest po prostu super. Zróbcie sobie kawę lub herbatę i zapraszam do oglądania. Zacznijmy w ogóle może od genezy. Jak to się stało, że stwierdziłam, ok, robimy tą metamorfozę? Mianowicie któregoś dnia przeglądałam sobie po prostu reelsy i wyświetlił mi się link. Jak często coś oglądacie, to później wam się pojawiają podobne filmy i podobne propozycje. No i ja właśnie sobie tak przeglądałam i pojawił mi się jakiś reels z open boxem czy z jakąś właśnie metamorfozą biura i był tam monitor, który mi się bardzo podobał już od dłuższego czasu, monitor Samsunga, i mówię sobie, kurczę, Boże, jaki ładny jest ten monitor. Pokazuję Kubie tego reelsa i Kuba mówi, no to kup sobie ten monitor, będzie ci się lepiej pracowała. Ja mówię, no ale gdzie ja go postawię? Bo ja od dłuższego czasu montuję filmy, montowałam, mogę już teraz powiedzieć, filmy w kuchni, w salonie, przy stole i nie było to jakoś bardzo niewygodne, bo stół jest duży, jest dużo miejsca, na laptopie pracuję od lat, więc też jakoś bardzo nie narzekałam i to było dla mnie wygodne, bo wiecie, tutaj sobie montuję, tu zrobię kawę, bliziutko, herbata, coś zjeść, także miałam takie, wiecie, centrum dowodzenia i mogłam sobie w pokoju tam w salonie działać. No ale przecież nie postawię, wiecie, w kuchni, w jadalni, na stole takiego wielkiego monitora, tylko musiałoby być to w biurze. A w biurze była toaletka, było biurko takie jednoosobowe i komoda, więc też nie za bardzo było miejsce, żeby to postawić. Więc mówię, jeśli ja mam kupić ten monitor, no to trzeba zrobić jakieś zmiany, albo dokupić jeszcze jedno biurko i je gdzieś tutaj upchnąć, albo zmienić tamto biurko na biurko dwuosobowe, więc zapadła decyzja, że robimy biurko takie dwuosobowe, które już kiedyś tutaj zresztą było. Znaczy teraz jest trochę inny blat, ale do tego przejdziemy, bo to biuro już też miało kilka zmian po drodze, od jakby początku, od początkowej wersji. Kiedyś było biurko dwuosobowe pod oknem i ono było super, fajnie się sprawdzało,
Później, jak mieszkałam sama, to stwierdziłam, że jest mi takie niepotrzebne, więc to sprzedałam i kupiłam właśnie takie biurko dla jednej osoby z IKEA i to zostało. Później jak się Kuba przyprowadził, no to on już miał taki wielki, podłużny monitor, który zresztą tutaj stoi, więc no powiedziałam, no postaw sobie tutaj, jakby ja i tak pracuję w kuchni, bo nawet jakby przy tym jednoosobowym biurku, jak tutaj miałam, to nie do końca siedziałam i montowałam w biurze, więc że on postawił sobie monitor właśnie na biurku, ja dalej chciałam pracować na laptopie, więc czasami niby siadałam przy tym biurku, ale częściej właśnie w kuchni przy stole. No i później, jeśli chodzi o zmiany, no to właśnie pojawił się Pax, pojawiła się duża szafa i to była super decyzja. Naprawdę bardzo Wam polecam, jeśli macie miejsce, to jest rewelacyjny mebel do biura. Grunt to dla mnie jest to, że to jest ten węższy Pax, czyli nie 60 jak na ubrania, tylko węższy i on przez to nie zabiera Wam tak dużo pomieszczenia, a mimo wszystko macie miejsce na przechowywanie od ziemi prawie do sufitu i naprawdę możecie to dostosować do siebie na milion sposobów. Także Pax był super rozwiązaniem, czyli to była jakaś taka mniejsza komoda besta i to nie do końca się sprawdzało, więc jak widzicie, kilka zmian po drodze było. No i teraz stwierdziliśmy, że jednak no, przydałoby się miejsce tutaj dla dwóch osób do pracy, żeby właśnie każdy mógł sobie usiąść i swobodnie sobie tutaj działać. Teoretycznie moglibyśmy po prostu dokupić drugie takie samo biurko, ale to by wyglądało masywniej, nie do końca mi się ten efekt podobał i stwierdziłam, że jeśli już, to zróbmy takie właśnie biurko dwuosobowe, jedno blatowe, czyli po prostu kupmy blat z IKEA kuchenny. Więc jak już zdecydowaliśmy, że zmieniamy biurko, no to stwierdziłam, ok, odmalujmy od razu ten pokój przy okazji, skoro i tak chcę odmalować całe mieszkanie gdzieś tam do końca roku, to można to zrobić przy okazji zmian tutaj właśnie w biurze i będzie po prostu z głowy. Tak właśnie zaczęliśmy metamorfozę biura, no więc oczywiście od czego trzeba zacząć? Od przygotowania wszystkiego do malowania, także zaczęliśmy od tego, że po prostu trzeba było wszystko stąd wynieść. Tych rzeczy trochę było, ale też poszło to całkiem sprawnie. Biurko, które wcześniej było, rozkręciliśmy i ono pojechało już do Grudziądza, do Kuby, do domu rodzinnego, bo tam się idealnie przydało, więc nie musiałam go nawet nigdzie, wiecie, wystawiać czy sprzedawać. Także rozkręciliśmy tylko tyle, ile było trzeba, żeby, wiecie, Kuba mógł to wygodnie przewieźć do domu i potem u rodziców skręcić raz, dwa, a nie, wiecie, każdą śrubkę po kolei, więc rozkręciliśmy na kilka takich większych części i to potem spokojnie mógł zawieść i skręcić. Że powynosiliśmy wszystkie rzeczy, oczywiście trzeba było wszystko też wynieść z szafy, to znaczy trzeba i nie trzeba było, moglibyśmy tego nie malować, ale cieszę się, że jednak odmalowaliśmy cały pokój, także powyjmowaliśmy wszystko z tych szaf Pax. I powiem Wam, że tych rzeczy było z jednej strony sporo, z drugiej strony ta szafa nie była cała załadowana, ale było bardzo dużo zbędnych rzeczy, jakichś pierdół, papierów, papierków, notesów, zbędnych ulotek, jakichś naprawdę drobnych rzeczy, czasami o których nawet się zapomina, więc to była idealna okazja do zrobienia generalnych porządków w biurze, w szafie, w jakichś papierach, przejrzeć, wiecie, wszystkie pudełka po sprzętach, po telefonach. Naprawdę to się gromadzi i człowiek tego nawet nie zauważa, zwłaszcza kiedy ta szafa, no wiecie, jest w użytku, ale to nie jest tak, że codziennie się to przegląda, co się tam ma. Także jeśli macie taką szafę, to naprawdę to jest świetne wyjście do jej całkowitego posprzątania, zrobić malowanie, bo musicie wszystko, żeby odsunąć szafę, wszystko wyjąć, żeby było łatwiej poprzesuwać meble. Także my wszystko wyjęliśmy, wszystko poszło do salonu, tam leżało i czekało na to, żeby to przejrzeć. Powiedziałam sobie, że nie odłożę tych rzeczy tutaj do biura, do szafy, póki ja tego nie poprzeglądam, nie stwierdzę, co zostaje, co do wyrzucenia, wiecie, każdy swoje rzeczy, co chce zostawić, a co nie. I tak też było, dopóki nie przejrzałam wszystkiego tutaj, nie odłożyłam, jeszcze niektóre papiery czekają na posegregowanie, więc dalej leżą w salonie, ale jakby 99% rzeczy już jest w szafie, także to była idealna okazja, bo albo coś przejrzysz, wiecie, wszystko, żeby odłożyć, trzeba dotknąć, więc decyzja, zostaje czy nie zostaje i naprawdę pozbyliśmy się bardzo dużej ilości rzeczy, także wszystko wynieśliśmy i te szafy po prostu zsunęliśmy na środek biura, stwierdziliśmy, że tak będzie najlepiej, bo będzie można właśnie pomalować dookoła wszystkie ściany dokładnie. No i jeśli chodzi o przygotowanie do malowania, no to trzeba było wszystko poobklejać.
Zdjęliśmy też plakaty, tutaj wisiały takie dwa plakaty. I powiem wam, że ta ściana była najbardziej ubrudzona, dlatego że tu kiedyś stała na komodzie taka lodówka na kosmetyki, taka mała. I ona jakby od tyłu miała taki wywietrznik i to strasznie jakoś tak kurz tam się osadził na ścianie. Wszystko było takie ciemne, usmolone, więc ten osad po zdjęciu plakatów był jeszcze bardziej widoczny. No i to po prostu wymagało tego, żeby to odmalować, nie chciało to zejść niczym. Mnie w sumie od dłuższego czasu męczyło, bo właśnie nie mogłam niczym tego zmazać ze ściany, żadną magiczną gąbką, niczym. Więc przygotowaliśmy całe biuro pod malowanie. Właśnie trzeba było obkleić listwy, grzejnik, okno, wiecie, wszystkie elementy, żeby nic nie pobrudzić. No i najlepszy tip ever, czyli ta taśma pod sufit, no bo tutaj nie było potrzeba, żeby odświeżać sufit. Wiecie, dodatkowa robota, stwierdziliśmy, że jeszcze nie trzeba tego robić, więc najpierw obkleiliśmy tą linię, która jest pod sufitem, taką niebieską taśmą, trochę papierową, a na to nakleiliśmy jeszcze też z takim niebieskim paskiem taśmę, właśnie taką jakby pod sufitkę, nie wiem jak to nazwać, ale ona ma taką węższą folię, którą możecie podkleić pod sufit i wtedy jak malujecie, to nie musicie się martwić, że wałkiem uderzycie w sufit i ubrudzicie to farbą, po prostu malujecie dokładnie i potem na koniec to wszystko zdejmujecie i ten biały paseczek pod sufitem wam zostaje, wszystko jest czyste, dobrze wymalowane, a wy się nie przejmujecie, że właśnie uderzycie w sufit wałkiem. Także to trochę zajęło, no bo jednak trzeba to dokładnie przykleić do tej linii. Także jeden dzień zszedł nam właśnie na przygotowanie tutaj biura, na obklejenie właśnie wszystkich listw przypodłogowych, sufitu, wiecie, drzwi trzeba było też obkleić, żeby nic się tutaj nie ubrudziło. No i oczywiście podłogę też zabezpieczyć panelem i te szafy też narzuciliśmy na to folię, więc wszystko było super przygotowane i następnego dnia mogliśmy zacząć malowanie. Jeśli chodzi o kolor, no to jest to ta sama farba co w sypialni, czyli farba Fluger, szałwia, dokładny numer zostawię wam w opisie pod filmem. Jest to przepiękny, jasno-zielony kolor i ja się bardzo cieszę, że się zdecydowałam na ten kolor tutaj w biurze i myślę, że będzie to motyw przewodni w całym mieszkaniu, może w innych wersjach, innych odcieniach, ale on wygląda po prostu rewelacyjnie na żywo i pojawiły się jakieś komentarze, że mi się zaraz znudzi. Nie sądzę, jakby wcześniej bardzo chciałam mieć szaro-niebieskie ściany i przez 5 lat je miałam i gdzieś tam, nie wiem, po 5 latach mi się znudziły, więc myślę, że spokojnie kilka lat te ściany zostaną takie, jakie są, a poza tym wydaje mi się, że ten kolor jest dużo taki przyjemniejszy, ocieplił trochę te pomieszczenia, jest taki bardziej pozytywny, wiecie, tamte były takie szarości, niebieskie, dosyć smutne kolory, a tutaj jest od razu tak jaśniej, przyjemniej, no przynajmniej nam się bardzo podoba, ja jestem zadowolona, w ogóle tego nie żałuję i cieszę się, że teraz właśnie w mieszkaniu motywem przewodnim jest zieleń, bo jest to kolor, który mnie bardzo uspokaja, więc jestem naprawdę zadowolona. Zresztą wcześniej tutaj były zielone zasłony, miał tutaj być taki zielony motyw, więc jak najbardziej tutaj zieleń idealnie pasuje, więc farba Fluger, szałwia, rewelacyjnie się maluje tymi farbami Flugera, wystarczyły tutaj dwie warstwy, trochę się martwiliśmy, bo jedne ściany były jaśniejsze, drugie ciemniejsze, bo był taki akcent ciemniejszy, właśnie taki szaro-niebieski, ale wszystko pięknie przykryło. Wiadomo, wcześniej też gdzieś tam pouzupełnialiśmy jakieś dziury po tych plakatach, bo tutaj jednak na tej ścianie już tych plakatów nie ma, więc wszystko pięknie odmalowane, oczywiście musiało wszystko wyschnąć, postać i dopiero gdzieś tak po całym dniu, jak już minął odmalowania 24 godziny, no to te szafy z powrotem odsunęliśmy, Kuba je tam dokręcił do ściany, bo one są przykręcone i mogliśmy zacząć powoli wszystko odkładać, więc trzeba było właśnie wszystkie te rzeczy w salonie przejrzeć i dopiero można było odkładać do szaf. Jeśli chodzi o biurko, no to zdecydowaliśmy się na biurko takie jednoblatowe, właśnie z blatem z działu kuchennego. Ja już wcześniej takie miałam i ono było rewelacyjne, dlatego że ten blat jest naprawdę solidny, twardy, nic się wam nie wgniata, gdzie w poprzednim biurku to było takie drewniane i wystarczyło dosłownie mocniej uderzyć kubkiem, jak odkładaliście na biurko i już było wgniecenie, to było tak miękkie, a tutaj no raz, że nie będzie widać jakoś bardzo rys, bo on ma taką specyficzną strukturę ten blat, a dwa, że jest naprawdę wytrzymały, twardy i no po prostu się o to nie trzeba martwić, także 246 cm długości,
ładnie wykończony blat z każdej strony, także idealne biurko dla dwóch osób. Po środku komoda Alex, niestety robią to w troszeczkę innym odcieniu, więc nie jest idealnie sparowane, ale nadal uważam, że pasuje i że dobrze wygląda, na pewno lepiej niż biała czy w innych kolorach. Zresztą ta komoda Alex pasuje rewelacyjnie do obudowy Pax, którą mamy, bo my też mamy w takim właśnie kolorze drewnianym, także to wszystko tutaj ze sobą ładnie się komponuje, także zdecydowaliśmy się na komodę Alex po środku, żeby każdy mógł sobie też trochę rzeczy poprzechowywać, mieć też pod ręką, nie wszystko w tym paksie, więc myślę, że jest to super rozwiązanie. I jeśli chodzi o nóżki do tego biurka, ja kiedyś miałam takie kozby do tego biurka, teraz już takich nie robią, robią inne i w sumie to były jedyne nogi takie właśnie do biurka, które nam się podobały i powiem Wam, że one całkiem dobrze się komponują. Myślałam, że ten biały fragment tak nie będzie do końca, że nie do końca dobrze będzie wyglądał, ale w sumie on nie jest aż tak widoczny i naprawdę ładnie to wszystko ostatecznie ze sobą pasuje. Nad biurkiem zdecydowaliśmy się na półki lak i powiem Wam, że to są proste, naprawdę ładnie wyglądające półeczki, ale ich montaż nie jest taki prosty. Trzeba było trochę powymierzać, gdzie ma się zaczynać ta półka, w którym miejscu biurka, jak to rozdzielić, jaki odstęp między tymi półeczkami. No i jak już zdecydowaliśmy, gdzie byśmy chcieli, żeby one były, no to trzeba było wymierzyć z kolei ten stelaż, na którym ta półka się opiera, bo tamte śruby są w konkretnych miejscach, więc trochę to zajęło, ale ostatecznie jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Miały być 4, chcieliśmy zrobić 2 i 2 u góry trochę tak dalej od siebie, ale to by było chyba jednak za dużo. Zrezygnowaliśmy z tego, oddaliśmy te 2 półki i zostały tylko 2 i uważam, że to jest naprawdę ok, wygląda to dobrze. Te 4 mogłaby ta ściana wydawać się taka, że dzieje się po prostu za dużo. Lampki na biurko też IKEA, jakby IKEA nie zawodzi. Wybraliśmy takie beżowe, one były jeszcze w innych wersjach kolorystycznych, natomiast stwierdziliśmy, że te tak trochę giną, zlewają się tutaj właśnie z kolorem tego blatu, nie są takie odróżniające się na tle ściany, bo wcześniej były czarne, teraz są takie właśnie beżowe, więc one tak nie zwracają uwagi, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie się wkomponowały, zresztą też są beżowe fronty, więc naprawdę tutaj wszystko ze sobą fajnie koresponduje. Fotele kupiliśmy tak naprawdę dopiero co, więc cieszę się, że się udało jeszcze przed publikacją tego filmu, bo właśnie będzie dobry efekt. Bałam się, że będzie, wiecie, to moje nieszczęsne krzesło, które psuje wszystko. W każdym razie krzesła ostatecznie kupiliśmy w IKEA. Zarzekałam się, że nie chcę już żadnego z IKEA, ale nie widziałam, że jest takie. Wczoraj po prostu na Instagramie wpisałam w przeglądaj, w tą ikonę przeglądaj, fotel biurowy i wyświetliło mi się zdjęcie jakiejś dziewczyny na fotelu i mówię sobie, kurczę, w miarę ładny ten fotel. Okazało się, że to jest IKEA. Na początku myślałam, że jest cały, tylko taki materiałowy. Okazało się, że ma taki pasek przez środek, natomiast powiem Wam szczerze, że tego po pierwsze nie widać, bo jak fotel jest wsunięty, to widzicie tylko tył, a on jest gładki. Jak siedzicie, to mi to nie przeszkadza, a dwa, nie jest to takie straszne, jak mi się na początku wydawało, po prostu na zdjęciu miało to trochę inny odcień, inny kolor. Są myszy czarne, mi się czarne nie podobały, bardzo chciałam, żeby to był właśnie fotel nie czarny, także cieszę się, że udało się je znaleźć i jeszcze załapaliśmy się na zniżkę, minus 15% na właśnie meble biurowe, także idealnie, bo jeszcze udało się coś kupić taniej, więc ja jestem bardzo zadowolona. Fajnie, bo właśnie nie są masywne, nie są bardzo w dziwnych kolorach, bo te fotele biurowe potrafią być naprawdę okropne. Wiecie, czarne, jakieś srebrne, błyszczące. Chciałam, żeby to nie było właśnie takie rzucające się w oczy, ale chciałam, żeby to był fotel wygodny. Mnie właśnie zależało na tym, żeby miało tutaj oparcie na głowę i powiem Wam w sumie, że to jest naprawdę game changer i bardzo wygodnie się siedzi przy komputerze na tym fotelu. Jestem z niego super zadowolona, polecam, jeśli będziecie urządzać sobie jakieś domowe biuro, czy potrzebujecie gdzieś po prostu taki fotel, jest ekstra. Naprawdę bardzo mi się podoba, także cieszę się, że się zdecydowaliśmy właśnie na te fotele. Kolejna rzecz, plakat, który widzicie za mną. Bardzo nam się spodobały plakaty, jak byliśmy w sklepie z pamiątkami,
pamiątkami. Ja w sumie na niego już patrzyłam kiedyś, bo myślałam, że może do salonu, ale w sumie tutaj on pasuje lepiej. Jest to plakat Gdańsk, to jest w ogóle cała seria plakatów. Podlinkuję Wam link do strony w opisie, możecie znaleźć sobie swoje miasto, czy jakiś plakat, który Was interesuje. Ja zamawiałam na stronie Galeria Plakatu i są to plakaty autorstwa Ryszarda Kai. Ryszard Kaja zrobił całą serię plakatów, on zresztą ma taki numer w rogu, jak narysowany ołówkiem, numer 84, i są naprawdę najróżniejsze: Bydgoszcz, Bory Tucholskie, Tychy, Zatoka Gdańska, Wieliczka, jest właśnie Gdańsk, Gdynia, jest Sopot, także możecie sobie wybrać, jaki plakat chcecie. Nie kupiliśmy w tym sklepie z pamiątkami, dlatego że tam był z czarną ramą, nam zależało na ramie drewnianej, żeby ona tutaj idealnie się wpasowała kolorystycznie, żeby się tak nie wybijała, no bo tak to zwracałaby za bardzo uwagę, a ten plakat ma zwracać uwagę i tak teraz faktycznie jest. Ramę kupiliśmy ostatecznie w Leroy Merlin, dużo taniej, bo plakat kosztuje 120 zł online, a rama kosztowała chyba 99 zł, co jest super ceną za tak duży wymiar, dlatego że ramy o tym wymiarze, czyli 70 na 100 cm, tanie nie są. Więc nawet chyba patrzyłam na Desenio, wychodziło drożej, wszędzie wychodziło drożej. W końcu kupiliśmy właśnie w Leroy, także jestem bardzo zadowolona, że udało się taką znaleźć i że wyszło to dużo, dużo taniej, bo w sklepie właśnie ten plakat i czarna rama razem kosztowały 360 zł, a nas to wyszło na jakoś 220, bo plakat 120, rama stówkę, także dużo taniej i moim zdaniem lepiej to wygląda, bo uwagę zwracają czarne elementy i sam plakat, a nie rama. Rama fajnie się komponuje tutaj z szafą, z biurkiem i z innymi elementami. Jeśli chodzi o moje stanowisko, że tak powiem, no to kupiłam sobie w końcu ten monitor, bardzo się cieszę, jest ekstra, jestem z niego bardzo zadowolona, on jest w kilku kolorach, to jest Samsung M8. No dobrze, słuchajcie, czas odpakować mój nowy monitor, model M8, kiedyś oglądałam jeszcze M7, ale ostatecznie wybrałam M8 w kolorze oczywiście zielonym, także małe ASMR open box. Jeśli lubicie, to dajcie kciuka w górę albo zostawcie serduszko. Ja uwielbiam takie technologiczne open boxy, także otwieramy. Ja go podłączam po prostu kablem do laptopa i wiecie, mogę sobie korzystać normalnie na jakby tym właśnie monitorze z komputera. I tak jak mówię, można z niego korzystać normalnie jako monitor do komputera, można oglądać Netflixa i inne streamingi. Mam do tego zestaw z Logitecha, klawiaturę, myszkę i słuchawki i kupiłam to dużo, dużo taniej. Zamówiłam to chyba na Media Expert albo na RTV. Słuchawki, to jest po prostu bajka, cieszę się bardzo, bo wcześniej korzystałam właśnie z innych i mnie strasznie cisnęły tutaj uszy, naprawdę było to nieprzyjemne, jak się długo siedzi i montuje, nie zawsze to robię na słuchawkach, ale kiedy robię, czy nie wiem, chodzę i słucham nawet czasami audiobooka, no to potrzebuję słuchawek, które są wygodne, miękkie. One są jak chmurka, naprawdę nic nie ciśnie, idealne, jeśli chodzi o dłuższe noszenie. Fajnie też to wszystko się świeci wieczorem, więc może pokażę Wam tutaj, jak to wszystko wygląda wieczorową porą. No i mamy też z tyłu zamontowaną taką listwę, to już jest taki bajer, ale chcieliśmy coś takiego zrobić. I jest to po prostu taka listwa, którą możecie wyginać i w konkretny sposób gdzieś sobie, czy na ścianie, czy właśnie gdzieś zamontować. Są takie samoprzylepne
uchwyty albo możecie przywiercić i my mamy właśnie z tyłu za monitorami przyczepione właśnie do blatu i to można sobie w aplikacji dostosować, jaka partia ma być w jakim kolorze, może być kilka kolorów, może to się zmieniać, migać, być stałe. My mamy raczej tak stale odpalone, jak już mamy włączone, a nie migające. Dla mnie migające to już trochę too much, ale naprawdę daje to fajny efekt wieczorem, jak się siedzi. No i tak, słuchajcie, wszystko fajnie się tutaj połączyło, zasłony zostały, są przycięte, zielone, takie jak były wcześniej. Została też toaletka, dlatego że nie ma gdzie indziej jej postawić. Szczerze mówiąc, bez niej byłoby to trochę pusto, bo by się zrobiło takie miejsce, a z drugiej strony mogłaby ona być mniejsza, natomiast na razie się jej nie pozbędę, ona tutaj nie wadzi, można otwierać szafę, ja mogę spokojnie tutaj przy biurku odsuwać i wiecie, fotelem, nic mi nigdzie nie przeszkadza, więc na razie ona zostaje. Jedyne co bym chciała zmienić, to kupić jakąś taką pufę wsuwaną pod nią, żeby nie stało tutaj żadne krzesło, tylko coś co można wsunąć pod, bo siadam tutaj rano na 20 minut się pomalować i to tyle. No i tak, mamy dużo miejsca, mi się wygodnie montuje, już kilka filmów tutaj zmontowałam. Nie zamierzam montować na razie w salonie, cieszę się bardzo, bo naprawdę jest tutaj wygodnie, więc tak jak mówiłam, żałuję jedynie tego, że nie zmieniłam tego wcześniej, ale myślę, że po prostu czasami przychodzi czas na to, żeby coś zmienić i teraz to był właśnie ten moment. Jeszcze z takich detali, no to mamy takie fajne, małe lampki LED-owe, ja mam chmurkę, Kuba ma taką palmę i to też można sobie odpalić albo na kabel, albo na baterię, więc wieczorem tutaj naprawdę jest klimatycznie. Takie drobiazgi Wam podlinkuję, niektóre rzeczy są z Amazona, niektóre gdzieś tutaj stacjonarnie, także postaram się Wam wszystko podlinkować. Ja jestem po prostu zachwycona efektem końcowym, moim monitorkiem, moim sprzętem, w ogóle ta linia z Logitecha Cloud chyba się nazywa, nie, Aurora się nazywa, ale mi się kojarzy z chmurką przez to, przez tą podkładkę na nadgarstki, która swoją drogą jest rewelacyjna i faktycznie nie bolą nadgarstki, jak siedzicie przy takiej klawiaturze, dłużej siedzicie przy biurku. Także jeśli chodzi o myszkę i klawiaturę, najlepiej prezentują się, kiedy się to wszystko podświetla, ale ogólnie jestem bardzo z nich zadowolona. Można też sobie modyfikować i zmieniać klawisze i dodatki, bo tam są też inne kolory, zielony i różowy. Ja sobie dokupiłam te akcesoria, ale jeszcze nie zmieniałam, także może dogram Wam przebitkę, ale chyba czas najwyższy na efekt przed i po, bo powiem Wam, że naprawdę tak chciałam, żeby było, dokładnie tak chciałam, żeby było. Zapraszam Was na efekt przed i po. Jeszcze w miarę ciepła, także myślę, że nie jest źle. Tak jak mówiłam, postaram się Wam wszystko podlinkować, co tylko mogę, albo nazwy rzeczy z IKEA, albo linki do konkretnych rzeczy.
jeśli chodzi o jakieś stojaczki na słuchawki, one są akurat chyba tak z Amazona, czy jakieś inne tego typu szczegóły, również postaram się zamieścić to w opisie pod filmem. Bardzo się cieszę na to, że będę mogła tutaj teraz montować, no już montuję, ale cieszę się na jakieś kolejne miesiące vlogowe, takie intensywne, kiedy no jednak dużo się montuje i po prostu będzie mi tutaj wygodnie, przyjemnie, na większym ekranie. I tak na samą metamorfoza salon, jeśli faktycznie to będzie miało miejsce w tym roku, jeśli nam się nie odechce, to myślę, że gdzieś tak właśnie na jesieni odmalowałabym salon. Parę rzeczy od dłuższego czasu chcę tam zmienić, czyli szafka pod telewizorem, przede wszystkim krzesła przy stole, które się rozpadają, dywan chciałam wymienić, więc takie może nie do końca wielkie zmiany, ale jednak wiecie, odświeżenie przestrzeni, odmalowanie. Chciałam kupić taką witrynkę też jako nowy mebel, pozbyć się może tej jednej, która tam stoi, zobaczymy. Także jeśli jakaś kolejna metamorfoza, to bardziej na jesieni, na razie już nic nie robimy. I tak słuchajcie, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło, bo powiem Wam szczerze, że polubiłam robić te metamorfozy, a niestety, no tak jak mówię, zostało mi tylko jeszcze jedno pomieszczenie. Raz na kilka lat można, zwłaszcza, że właśnie gusta nam się zmieniają i wiadomo, że to, co gdzieś tam wymyślałam sobie kilka lat temu, nie do końca podoba mi się teraz. No jestem przeszczęśliwa, słuchajcie, jeśli chodzi o te fotele, że udało się znaleźć wygodne, ładne i nie czarne, co nie jest takie oczywiste, że jeżeli przed Wami gdzieś tam urządzanie domowego biura, to polecam serdecznie. I co, ja będę się z Wami już żegnać. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. No i wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, kolejnych vlogach. No i do zobaczenia. Ściskam Was mocno. Buziaki. Pa!